Inauguracja wiosennego sezonu. Jeszcze ja leję tego w górę. Smoła, kurde, mam zabierać się do myślenia. No! Uderz! No! Jest! Smoła, kurde, mam zabierać się do myślenia. No! Uderz! No! Jest! Z 19 Miska Remi, 7 Marek Gwóźdź, z numerem 10 Krystian Kazek, z numerem 9 Mateusz Banat i z 15 Aleksander Rozman, z 11 Patryk Romaniu. W rezerwie Artur Kuśma, Jewgeni Wołyński, Ruslan Kierżok, Paweł Łoś, Rafał Pikłowski, Mateusz Żyga i Michał Gwoli. Dzisiaj serdeczne gratulacje dla Krystiana Kaska, który jest kapitanem przewodniczącym. Krystian prowadź do zwycięstwa przewyższą Barcelonę. I jak mówiłem, trójka sędziowska. Rozpoczną goście. Czarne stroje to zespół przewodniczący Barcelony. Godzina 14. Rozpoczęte spotkanie. Jeszcze raz życzę sportowych emocji. Dużo goli. Nie, to pani...
Jeszcze ja leję taką kurę. Smoła, kurde, mam zabierać się myśleli. No! Uderz! No! Jest! Yes! Yes! Pozdrowienia! Do więzienia! Pozdrowienia! Do więzienia! Pozdrowienia! Do
Pozdrawiam naszym zespole. Witam serdecznie i gorąco reakcję. Tutaj jest, zresztą będzie to i live dla telewizji tej miejscowej. Chciałbym, żeby ta inauguracja wypadła tak jak wypadła, remis, jedni zadowoleni, a w ogóle chyba nikt nie jest zadowolony, bo nie remisowy to wiadomo, że nie premiuje tak. Panie trenerze, bardzo proszę o ocenę tego meczu. No nas na pewno ten remis nie cieszy, bo liczyliśmy na wygraną, natomiast biorąc pod uwagę okoliczności i warunki, w jakich był mecz rozgrywany, czyli dość trudne boisko i ten wiatr, no to w sumie jest chyba wynik w miarę zasłużony. W pierwszej połowie więcej sytuacji miała drużyna Polonii, w drugiej połowie no my już żeśmy zdecydowanie przycisnęli, no ale nie udało nam się strzelić drugiej bramki. Także jest duży niedosyt. Panie trenerze, a jak pan widzi to spotkanie dzisiejsze inauguracyjne? Jestem zadowolony. Nie, żartuję. Pierwsza połowa super. Wygraliśmy troszeczkę tacy
spokojni i trafiliśmy tą bramkę po bardzo ładnej akcji i miał jeszcze Mateusz Wanat sytuację. W drugiej połowie myślę, że za bardzo się troszkę cofnęli i przeciwnik zaczął więcej grać piłką, troszkę żeśmy mieli problemów, strata taka piłki w środku. Dostaliśmy 1-0, no i zaczął nam się trochę nowi część. Ja to tłumaczę tym, że to jest pierwszy mecz, że ten zespół jest dopiero składany, ciepło się zrobiło i takie było troszeczkę ta druga połowa, troszkę złe wykonanie. Ale ja dziękuję chłopakom za wolę walki, ambicje, za kilka ciekawych akcji. Ja myślę, że na całkiem nowy zespół, bo praktycznie nowy zespół, to wyglądało to zespołem, który pretenduje do awansu drugiej ligi, tak jak tutaj trener powiedział, no, że przyjechali tu wygrać, no ale myśmy też chcieli wygrać, remisowaliśmy. Szkoda, mogliśmy to wygrać. Tak samo trener powiedział, że szkoda, bo też mógł wygrać, no ale myśmy na pewno mieli w przeciągu meczu więcej sytuacji takich czystych, że mogliśmy jeszcze się pokusić o jedną bramkę, bo w drugiej połowie jeszcze miał Patryk, tutaj sam na sam wyjechał, mógł inaczej to rozwiązać. Miał teraz rozmach z głowy, co uderzył, mógł sobie przyjąć i kopnąć mu szpicem. No parę innych rozwiązań i parę więcej zrozumienia, myślę, że był inny wynik. No ale jest wynik, to jest piłka. Jedni walczyli, drudzy walczyli. Cieszy punkt i dziękuję za to chłopaku. Panie trenerze, a no wiadomo, nowe twarze też były w zespole. Jak pan ocenia dzisiaj swoich zawodników? No ciężko, wszystkim grało się chyba, no mówię, trochę trudne, tak jak tu trener powiedział, że no to przesilenie też wiosenne ma pewnie jakiś wpływ na to i stan, no nie oszukujmy się, stan jednak, znaczy stan, no w tym sensie, że boisko było dość nierówne, wiatr, że nie było tych za dużo płynnych akcji. No i nie chcę tutaj oceniać indywidualnie zawodników, natomiast myślę, że dobrze się stało, że jest kapitan drużyny gości i kapitan naszego zespołu, bo uważam, że było to dwóch najlepszych zawodników na boisku. Rafał, jak ty oceniasz to spotkanie i ta bramka to była ładna bramka? Ładna bramka, ale bardziej cieszyła, na pewno wygrała nam 3 punkty, bo no szkodzimy się, no jechaliśmy tutaj po zwycięstwo, chcąc grać o najwyższe cele, musimy przede wszystkim wygrywać mecze, no jakoś nie potrafiliśmy wejść w ten mecz dobrze w pierwszej połowie. Nie wiem, czy trudna to miała długa podróż, czy nie, ale na pewno nie chcę tu szukać żadnych tam sprawiedliwych. Gdybyśmy zagrali tak pierwszą połowę jak drugą, to myślę, że byśmy ten mecz wygrali. Nie widzieliśmy czegoś spodziewać przeciwników, nie znaliśmy za bardzo drużyny. Dużo zmian wstąpiło. Muszę powiedzieć, że tak w pierwszej połowie troszkę nas tak skoczyli, grali bardzo zdeterminowani w lecie. I jakoś my nie potrafiliśmy wejść w ten mecz. No. Druga połowa udało się bramkę, odkryliśmy się trochę, są też przeciwnik. Miał gdzieś jakieś tam swoje sytuacje. No jest punkt, trzeba go szanować, niestety. Musimy grać dalej, to jest pierwszy mecz. Na pewno nam punkt ten za bardzo tam wiele nie daje. Przeciwnikowi również też muszą zbierać te punkty. Ale nie ma co płakać, gramy dalej. Krystian, zdobyłeś zaufanie chyba zawodników, bo wybrany jesteś kapitanem. Jak ty z punktu widzenia takiego już można powiedzieć tego kapitańskiego oceniasz te dzisiejsze spotkanie i swoich kolegów, którzy, no trzeba powiedzieć, jak on powiedział, nowym zespołem. Na pewno mecz był trudny na trudnym boisku, dlatego jeszcze pogoda taka. Myślę, że my jako drużyna, która dopiero przyzgrywamy, upaliśmy nieźle. W pierwszej połowie naprawdę dobrze weszliśmy w mecz i myślę, że parę akcji naprawdę fajnych pograliśmy, trochę piłką, co zaprocentowało bramką. W drugiej połowie trochę nas rywal przycisnął i musieliśmy trochę zejść z defensywy, ale no i stracona bramka, ładny strzał, myślę, że to ciężko było obronić, ale no remis może jest pewnego rodzaju niedosytem, ale też trzeba się cieszyć i patrzeć więc optymistycznie w przód i zobaczymy, jedziemy teraz do Sanoka i myślę, że będzie to bardzo ciekawy mecz i jedziemy po 3 punkty. Panie ten redaktorze, bardzo proszę jeszcze. Jakieś jeszcze dociekliwe pytania oddaję tutaj. Do trenera Szczepanowskiego. Chodzi mi o tą drugą połowę, bo mniej więcej po 60 minutach gry było widać, że oprócz tego, że cofnęliście się, ale to, że cofnęliście się miało chyba swoje uzasadnienie w tym, że brakowało troszkę siły, prawda? Nie wiem, może nie, tylko
to bo... No i zaczęli bardziej grać piłką. Większą determinację w tym momencie zespół przeciwny złapał. Myśmy trochę cofnęli, ale za bardzo byśmy cofnęli za blisko, żeby nie poskakiwali. Troszeczkę tam ogrywali, jak tam większej sytuacji było. Czasem tak jest, że gdzieś podświadomie w głowie coś szuka się, jest ta bramka i gdzieś się broni tego wyniku. Choć ja przestrzegałem przed tym, żeby tego nie zrobili, no tak się stało i wpada bramka, bo by nie wpadło, to na pewno było inaczej. Nie wpada bramka i po to takim, nie akcji, tylko stracił piłki niepotrzebne gdzieś tam w środku, wpada bramka i tam troszeczkę z nas zaczął powietrze i nerwówka się da i każdy już uciekał od piłki i już nie było takiej gry, takiej pewności w tym graniu. No. Kogo by pan wyróżnił jeszcze w swoim zespole z tych zawodników takich? Kogo wyróżnił? Tak. No, wszystkich wyróżnił. Dobra. Tam? Można? Tak, proszę bardzo. Brak Jarocha znacznie obniżył średnią wiekową, ale na pewno by się jego dosyć przydała. Możemy wiedzieć, czy w następnym meczu będzie. Czy w tej chwili jeszcze jest... Nie jest pewny, że on może wrócić, tak? No Jarek ma 4 dychy, coś mu tam skrzypi w nozy, no i w tym wieku to już wszystko skrzypi i czasem jak dojdzie do siebie, to będzie grało. No to jeszcze, jak nie ma pytań, to będę dziękował, a jeszcze na koniec, panie trenerze, kto awansuje po pierwszym meczu? Trudno powiedzieć, bo mówię, nawet ten dzisiejszy mecz to też tak? My nie odbieraliśmy go, bo ja mówię, żebyśmy jechali tutaj wygrać mecz. Z innym przeświadczeniem to szkoda było jechać te 250 km. Natomiast ja sądzę, że Polonia nie jest najsłabszym zespołem w tej lidze. Zresztą jest tak poziom wyrównany, że nie było jakiejś tam wielkiej przepaści punktowej między nami. Także że tutaj wszystko się może zdarzyć. Jutro będzie grała siarka w Tomaszowie, myślę, że będzie miała ciężką przeprawę. Wszystko się okaże na koniec. Myślę, że nie ma takiego zdecydowanego faworyta i te pierwsze mecze jeszcze one o niczym nie będą jakby decydować. A u pana? Jeszcze? U pana? Kto awansuje? U mnie kto awansuje? Tak. Znaczy my się chcemy utrzymać, mnie interesuje kto awansuje. To awansuje. Proszę bardzo. Ale trener nie powinien zdecydowanie, czy Orlęta walczą o awans? Czy... No oczywiście, no co my bylibyśmy za zespołem, gdybyśmy nie... Nie, no bo nieraz jest tak, że chcieli awansować. Natomiast to nie jest tak postawione, że my tutaj za wszelką cenę. My chcemy wygrywać przede wszystkim mecze, tak jak w tamtej rundzie się to wszystko w miarę dobrze poukładało. Ale mówię, wystarczy spojrzeć w tabelę i jest w tej chwili 5-6 zespołów, które są w stanie walczyć o awans. Także my nie możemy powiedzieć, że... My tutaj jesteśmy jakimś zdecydowanym powodem. Chcemy awansować. Tak jest. Panowie, serdecznie jeszcze dziękuję. Życzę zawodnikom, proszę przekazać kolejnych zwycięstw trenerom. Jak najbardziej osiągnąć jeszcze to, co zamierzyli, zrealizowali. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.